Dzień dobry, serdecznie witam. Dostałem od widza do przetestowania tą baterię 100 amperogodzinną LiFePO4. O tyle istotna sprawa, ponieważ on to kupił na AliExpressie. Ja wam pokazuję w tym momencie link tej sprzedaży. I pierwsza sprawa, no leciutkie to jest. Leciutkie to jest, waży 6 kg, a te moje akumulatory, które tu mam, to jest waga między 9 a 12 kg. I raczej coś jest nie tak i raczej te 100 amperogodzin to nie jest prawda. Poproszono mnie o przetestowanie tego. Naładowałem do pełna, jak widzicie w tym momencie ładowarka pokazuje 0. Wszystko gotowe. Tutaj na tym wyświetlaczu mamy 13,7 V, 100% naładowania. Może tak będzie lepiej widać. I tu mamy sytuację 30 amper, 13,67 V i uruchamiamy pobór energii. Od razu zobaczymy, tutaj jest 30 amper, napięcie nam spadło do 13,3 i widzicie na dole, ile miliamper energii jest pobranych i o jedno wyżej, ile watogodzin jest pobranych. Test się skończył, godzina 18:06, ale chyba się wcześniej skończył, bo tu już jest spokój, cisza. I patrzcie, 50,9 amperogodziny. Tyle energii w sobie ma, 645 watogodzin. To jest pozycja trochę wyższa. I prąd nie płynie. Kompletnie prąd nie płynie. I to urządzenie, ten amperowoltomierz, aż pokazuje, że rozładowany do pełna 10,6 V zadziałał BMS. Ale pokażę sztuczkę. Jednym palcem podnoszę do góry ten akumulator. Zobaczmy, ile energii do niego będę w stanie teraz włożyć. Napięcie też tu macie. 6,98 V. Mamy urządzenie. Włączmy to. W tym momencie 259 W. I też, żeby nie było, 0000 kWh energii zostało prowadzone. Ja szybko tylko rzucę okiem. 17 amper to jest prąd, którym się doładuje. 17 amper, tam było około 50 amperogodzin, czyli za 3 godziny przyjdę i będę miał prawdopodobnie naładowany do pełna ten akumulator. Akumulator naładowany do pełna, zielone światełko. Napięcie mamy 13,7 V i prąd nie płynie. watogodzin weszło, czyli 0,835 kWh. Tyle zmieściło się do tego akumulatora. Napisane tu gdzieś jest, ile ma. Nie ma, nie napisali. Zobaczmy. Tam z drugiej strony jeszcze, nie, nic nie ma. Ten o tej samej pojemności 100 amperogodzin ma 1280 watogodzin. Prawda, ładnie to widać. 1280 watogodzin, ja go testowałem i on ma nawet więcej, a do niego weszło przy stracie na tym urządzeniu 0,835 kWh. Mamy jeszcze informację, że maksymalną moc to jest 100 amper, no i ładujemy 50 amperami. To sprawdzę, ale to już jutro, bo jest. Jak się dowiedziałem, że akumulatory LiFePO4 stosuje się też w samochodach jako akumulatory rozruchowe, mam tester akumulatorów KW650 i postanowiłem, że teraz będę testował akumulatory też przez ten tester i za chwilę sprawdzimy wszystkie te trzy, które mam teraz pod ręką, akumulatory, tak żeby dla potomnych było poza samochodem. Zwykły akumulator wybieram, bo będę to testował z poziomu zwykłego akumulatora, Dinoska Norma. I tutaj ustawimy sobie te parametry, które są podane na akumulatorze. W moim przypadku, w tym przypadku żółtego akumulatora, to jest 100 amper, bo tutaj napisano. I proszę bardzo, robimy test i zobaczcie, 102 ampery w tym momencie nam dał, tu jest napisane, nie wiem czy to jest ostro widać,
102 ampery uzyskałem z tego akumulatora. Testując ten, ustawiłem na 150 amper, ponieważ on jest 150 amperowy. 93 ampery. On jest też 100 amperowy. Przygotowane wszystko i robimy test. 245 amper. Ale prawdziwy test to jest ta przetwornica. Mamy tutaj odbiornik energii, czyli dość mocną grzałkę. I zobaczymy. Włączymy ją i co my tu mamy? Według tego przyrządu 100 amper. Ale zobaczmy ile wat. 1083 waty w tym momencie pobiera nam grzałka. Już na pewno ponad 10, no nie 10, ale 8 minut chodzi ta farerka. Cały czas bierzemy ponad 100 amper według tego przyrządu. A według tego 1000 wat. Spróbujmy dać mu maksimum. Zobaczmy co się stanie, jeżeli 190 amper, widzicie? 1809 watów. Też idzie. Też idzie, też daje radę. To jest przeciążenie tego akumulatora, bo producent mówił o 100 amperach, ale chciałem pokazać wam, że daje radę. Dobra, wyłączamy to. Nie jestem od tego, żeby testować maksymalne wytrzymałości, tylko czy to jest zgodne z tym, co producent napisał. Tyle odnośnie testów. Co myślicie? A wnioski, bo proszę, jakie mam wnioski, bo ja staram się pokazywać wam fakty, a wnioski, żebyście sobie sami wyciągnęli. No ale wnioskiem jest takim, że jeżeli macie jakiś produkt, dość drogi zresztą, i chcecie go kupić na AliExpressie, to po pierwsze koniecznie zobaczcie, czy podana jest waga, jeżeli chodzi o akumulator, bo jak jest podana waga, to wtedy mniej więcej wiemy, że albo nas oszukują, wtedy możemy łatwo reklamować, bo dostaniemy produkt dużo lżejszy, albo faktycznie jest uczciwym produktem, bo jeżeli tak istotną rzecz jak wagę się pomija, no to wtedy coś jest już na rzeczy. A druga sprawa, może warto jednak kupić jest coś od nas, z Polski, sprawdzonego. Tutaj mogę polecić oczywiście Energy Block. To, co ja testowałem, na pewno jest takie, jak ma być. Ale też mamy Kontakt, firmę z Rzeszowa, którą ja znam, ale nie tylko ja, bo przecież w końcu otoczenie moje rzeszowskie bardzo dobrze zna Konteka i też wiemy, że tutaj są ludzie uczciwi i na pewno kupując u nich akumulator otrzymacie dokładnie to, co jest napisane w ofercie i na pewno zrobione bardzo, bardzo uczciwie, bo tacy to są ludzie. Ale to nie jest film o Konteku czy o Energy Blocku, tylko to jest film o tym produkcie